Blisko 4000 misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej na całym świecie spotyka się dzisiaj przy ołtarzu pańskim na świętej liturgii, aby dziękować Najwyższemu Bogu za dar istnienia rodziny zakonnej. Dziś właśnie przypada 200-lecie powstania Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 25 stycznia 1816 roku w święto nawrócenia świętego Pawła ksiądz Eugeniusz de Mazenod z trzema innymi kapłanami diecezjalnymi zamieszkał wspólnie w pokarmelitańskim klasztorze we francuskim Aix-en-Provence. Tego też dnia pierwsi oblaci skierowali pismo do ordynariusza diecezji z prośbą o zatwierdzenie swojego stowarzyszenia. 10 lat później, bo 17 lutego 1826 roku Kościół poprzez papieża Leona XIII zatwierdził zgromadzenie misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, ale jego początek świętują oblaci 25 stycznia. W tym więc szczególnym dniu do wspólnego świętowania oblaci zapraszają wszystkich swoich przyjaciół, całą poszerzoną rodzinę oblacką. Niewątpliwie archidiecezja poznańska należy do tego grona, bowiem od 1926 roku oblaci są obecni na terenie naszej archidiecezji. Obecnie w niej znajdują się dwa najważniejsze domy zakonne: prowincjalat w Poznaniu i wyższe seminarium duchowne w Obrze. Bardzo wielu oblatów w tej diecezji spełniało i spełnia różne posługi. Są wśród nich wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza. Są kaznodzieje i rekolekcjoniści, duszpasterze, spowiednicy, kapelani. Bardzo różnorodna posługa oblatów jest przez nas zauważana i ceniona. Stąd też w imieniu księdza arcybiskupa metropolity Stanisława Gądeckiego i własnym jestem tu, aby podziękować wam, misjonarzom oblatom, za 90-letnią obecność i posługę w archidiecezji poznańskiej. Wśród obecnych są także przyjaciele misji oblackich, tak prężnie wspierający duchowo i materialnie posługę polskich oblatów na całym świecie. Blisko 30 tysięcy należy do grona przyjaciół misji. To nie tylko przyjaciele oblatów, ale świecki apostolat misyjny, tak bardzo zalecany przez papieży. Ale przede wszystkim chcę zauważyć licznie zgromadzonych oblatów ojca prowincjała Antoniego Bohm, jego radę przełożonych wszystkich domów zakonnych w Polsce, ojców i braci domu zakonnego w Poznaniu przy ulicy Ostatniej, a także kleryków seminarium w Obrze.
Szczególne słowa kieruję do wszystkich, którzy dzięki transmisji telewizji Trwam są dzisiaj z nami. Wielu spośród was dzięki telewizji Trwam i Radiu Maria żyje życiem Kościoła misyjnego, żyje życiem misjonarzy i misjonarek, do grona których należą kapłani i bracia, a także siostry zakonne wielkiej rodziny oblatów, misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Dlaczego? Dlaczego święty Eugeniusz de Mazenod wybrał dzień 25 stycznia na początek zgromadzenia? Dzień, w którym Kościół oddaje cześć apostołowi narodów, świętemu Pawłowi. Pewnie dlatego, że właśnie ten spośród apostołów był szczególnie bliski świętemu Eugeniuszowi i to, że w jego życiu miały miejsce zdarzenia podobne do zdarzeń z życia apostoła narodów. Założyciel misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej cenił sobie postać świętego Pawła i miał do niego wielkie nabożeństwo. Starał się go naśladować, być jak apostoł zwykł mówić święty Eugeniusz. W sposób podobny do apostoła narodów był zatroskany o to, aby Ewangelia była głoszona na całym świecie i wszelkiemu stworzeniu. Oto w dzisiejszej liturgii słowa, w pierwszym jej czytaniu, święty Paweł mówi o sobie: otrzymałem staranne wykształcenie. Równie staranne wykształcenie otrzymał święty Eugeniusz. Nie to jednak jest najważniejsze. Ważniejsze jest zdarzenie spotkania Boga w życiu obu świętych. Spotkania, które przemieniły życie. Zarówno święty Paweł mówi tak o tym spotkaniu: nagle otoczyła mnie wielka światłość. Takie mistyczne doświadczenie miało miejsce także w życiu świętego założyciela misjonarzy oblatów. Otóż Wielki Piątek 1807 roku podczas liturgii męki pańskiej otoczyła go wielka światłość bijąca z krzyża. Nie znamy natury tego przeżycia. Eugeniusz de Mazenod okrył je na zawsze tajemnicą milczenia, ale ten wstrząs duchowy i uczuciowy, jaki wówczas przeżył, i światło, które otrzymał, do końca życia nie straciły dlań siły bezpośredniej realności. Uczestnicy tej wielkopiątkowej liturgii mogli jedynie oglądać łzy płynące strumieniami z oczu Eugeniusza. Podobnie jak święty Paweł, Eugeniusz de Mazenod, poruszony tym przeżyciem spontanicznym, nieodwracalnym aktem, oddał się Bogu, aby odtąd być stale zadośćuczynieniem i wynagrodzeniem za zniewagi, jakich Bóg doznaje od ludzi. Ci dwaj święci na takie mistyczne doświadczenie odpowiedzieli Bogu bardzo podobnie, a nawet identycznie. Obaj zapytali Boga wprost: co mam czynić, Panie? I obu Bóg odpowiedział: idź i głoś Ewangelię. Także do nas, tutaj zebranych,
Bóg z taką samą mocą i pragnieniem mówi: idźcie i głoście Ewangelię. To dzisiejsze święto, dzisiejszy jubileusz misjonarzy oblatów jest dla nas wszystkich przypomnieniem, że aby skutecznie głosić Ewangelię innym, trzeba być człowiekiem nawróconym, człowiekiem nieustannie nawracającym się do zasad Ewangelii. Oblaci, aby głosić Ewangelię, muszą być ludźmi nawróconymi. Tak mówił do oblatów ich święty założyciel. I mówi także do nas w święto, które ma być także i w moim i twoim, bracie i siostro, świętem naszego nawrócenia. Każdy z nas musi o tym pamiętać, że aby głosić Ewangelię innym, sam muszę tą Ewangelią żyć. Przed 200 laty misjonarze oblaci zaczęli głosić Ewangelię ubogim ludziom w porewolucyjnej Francji. To zgromadzenie powstało dla głoszenia misji i rekolekcji parafialnych w Prowansji. Przeprowadzone misje i rekolekcje przez pierwszych oblatów były głoszeniem Ewangelii, która wzywała do nawrócenia. I tych nawróceń było bardzo dużo. Tam, gdzie docierali misjonarze z prawdziwą Ewangelią, tam zmieniało się życie ludzi, biednych ludzi, bo właśnie do nich kierował głównie swoją posługę święty Eugeniusz de Mazenod i grono pierwszych oblatów. W czasie jednej z misji głoszonej przez oblatów wraz z założycielem spowiedź trwała nieustannie 28 godzin. Ludzie czekali nawet 12 godzin, aby wyznać swoje grzechy po to, aby rozpocząć nowe życie. Dziś także oblaci pełnią posługę pojednania w konfesjonale. I tu w parafii, gdzie jesteśmy, zauważają to księża i wierni, że w czasie misji i rekolekcji oblaci chętnie służą w sakramencie pokuty i pojednania. Od lat w kościołach oblackich, na przykład w Gdańsku, w Katowicach, wierni korzystają ze spowiedzi w stałym konfesjonale. Podobnie jest w sanktuariach prowadzonych przez oblatów i w Kodniu, i na Świętym Krzyżu. To są właśnie te uczynki miłosierdzia, o których mówi do nas Bóg w drugim czytaniu. Na tę posługę oblatów i za tę posługę chcemy dzisiaj gorąco Panu Bogu podziękować. Chcemy podziękować za blisko 60 misji parafialnych prowadzonych każdego roku w różnych parafiach. Za jeszcze większą liczbę rekolekcji wielkopostnych i adwentowych. Za rekolekcje wygłoszone dla kapłanów i sióstr zakonnych, dla młodzieży i dzieci, dla różnych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych, ten zapał głoszenia Ewangelii ciągle jest wielki u oblatów. Oblaci też mówią o swoim ojcu założycielu. Miał wielkie serce jak świat. To serce nie pozostawało obojętne na los biednych ludzi, nieuznających Chrystusa. Jeszcze za życia świętego Eugeniusza
oblaci wyruszali na misję do odległych stron świata i ludzi, na północ Kanady do Eskimosów i Indian, na czarny ląd do wielu krajów narodów Afryki, na kontynenty Azji i Oceanii. Dzisiaj są obecni na wszystkich kontynentach, w blisko 70 krajach świata. I jak za czasów swojego założyciela spełniają uczynki miłosierdzia, szczególnie wobec ludzi ubogich. Oblatów można spotkać wśród więźniów, uchodźców, ludzi odrzuconych na margines życia społecznego. Są z posługą kapłańską wśród narkomanów, nieuleczalnie chorych, porzuconych starców i dzieci, czyniąc ich życie bardziej ludzkim. Sprawił to zapał jednego nawróconego człowieka, świętego Eugeniusza de Mazenoda, który tak rozpalił zapał i gorliwość misyjną w sercach wielu tysięcy osób, które swoją złożyły konsekrację w tej rodzinie zakonnej. W naszych czasach odrodziły się w Kościele żeńskie gałęzie tego zakonu. W duchu świętego Eugeniusza de Mazenoda głoszą Ewangelię ubogim i wspomagają misjonarzy w ich trudzie misyjnym. Ojcze prowincjale Antoni, przewielebni jubilaci, misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej, jeszcze raz w imieniu księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który przebywa w Rzymie i swoim własnym, pragnę wam podziękować za to wielkie dobro, jakie czynicie dla Kościoła wraz z obecnymi na tej liturgii oraz z przyjaciółmi oblatów Maryi Niepokalanej, którzy łączą się z nami duchowo w tej modlitwie. Życzę wam, aby Duch Boży rozwijał w was wszelkie potrzebne dary dla głoszenia Ewangelii ubogim tego świata. Niech Maryja Niepokalana uprasza waszej rodzinie zakonnej nieustanną pomoc z nieba. Amen.